Widzę, że wciąż masz problemy z wykonywaniem rozkazów. Przypomnę ci tylko, że to ja dowodzę siłami Artemis Global Security. A o ile się nie mylę, ty latasz samolotem będącym właśnie własnością firmy Artemis. Dowódcy amerykańscy byli zadowoleni z waszego udziału w operacji i poprosili o wsparcie powietrzne w trakcie kolejnych operacji. Twój szwadron zostanie tymczasowo przydzielony do eskorty grupy bojowej amerykańskiego lotniskowca. Trzymajcie się blisko okrętów. Oficer marynarki USA poinformuje was o celach misji. Przyjemnego lotu. Oto sytuacja, kapitanie. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, po przechwyceniu planów ofensywy Las Trinidad z ich kwatery polowej, wróg wstrzymał natarcie. Jednak nasze satelity zwiadowcze wykryły ogromne zgrupowanie floty, opuszczające wody Las Trinidad i płynące na południe. Namierzamy ich od tego czasu, a James Lawrence zamierza je przechwycić. Ty i twoi piloci będziecie ochraniać flotę w trakcie ofensywy. Przeprowadzicie szereg patroli wokół grupy bojowej lotniskowca James Lawrence. Macie wykonywać loty aż do odwołania. Artemis zdecydowało, że dostarczycie dodatkowego wsparcia z powietrza w nadchodzącej bitwie. Poprosiliśmy też Artemis o wsparcie marynarki, ale stwierdzili, że nie mają wolnych okrętów. Jakieś pytania? Nie? W takim razie do samolotów, panowie. I powodzenia. Gosiarz, tu dowództwo lotu. Natychmiast przejdźcie na oznaczoną pozycję nad James Lawrence i czekajcie na kolejne rozkazy z dowództwa US Navy. Cytadela dostarczy wam informacji w trakcie lotu. Dowództwo lotu bez odbiorów. Wydaje mi się, że pułkownik Bruce jest jeszcze bardziej spięty niż normalnie. Lot Gosiarz, przyjąłem, komandorze. O, rany. A niedługo wystawiać mi będą ocenę kreskową. Pewnie mogę już zapomnieć o podwyżce. Lot Gosiarz, tu komandor Bowden na pokładzie Lawrence'a. Flota Las Trinidad wykryła naszą grupę bojową i rozpoczęła manewrowanie w dole cieśniny, aby zaatakować nas pociskami. Wykrywamy kilka szybkich jednostek nawodnych oraz samoloty, które wyprzedziły główną flotę i przygotowują się do ataku na nasze okręty. Koniecznie musicie trzymać wrogie jednostki z dala od grupy lotniskowca. My za ten czas przygotujemy się na atak floty Las Trinidad. Lot Gosiarz, przyjąłem, komandorze. Poradzimy sobie z tymi bandytami. Do Cytadela, wykrywam grupę poduszkowców i śmigłowców zbliżających się do floty. Przyjąłem, natychmiast atakujemy. Cel w zasięgu. Broń namierzona! Ciągły dźwięk! Cel zniszczony! Rany! Widzicie, jaka wielka jest flota wroga? Mają przynajmniej tyle okrętów, co Artemis. Las Trinidad wynajęło ze dwie albo trzy prywatne korporacje? Chyba sporo wydali na utrzymanie cieśniny Magellana. Zbliżają się wrogie fregaty, możecie atakować. Cel w zasięgu strzału. Wrogie śmigło. Na radarze mam samoloty szturmowe, walą prosto na flotę. Gdyby Artemis miało tutaj swoją flotę Pacyfiku, Lawrence w ogóle nie byłby potrzebny. Chyba wciąż obowiązuje ich kontrakt w południowo-wschodniej Azji. Nie zdziwiłbym się, gdyby wkrótce się tu pojawili. Dobre odpalenie. Śledzę. Wszystkie jednostki, uwaga. Flota wroga jest 30 mil od zasięgu ognia. Zbliża się. Asysta włączona. Broń namierzona. Wrogi okręt zaczyna tonąć. Cel zniszczony. Lot Gosiarz, uwaga. Waszym celem jest ochrona grup. Poduszkowce wroga są zbyt blisko floty. Cel zniszczony. Samoloty szturmowe wroga są zbyt blisko floty. Perymetr floty zabezpieczony. Dobra robota, tylko tak dalej. Roger, Stadela. Dziękujemy za dobre wieści. Cel namierzony.
Wypuściliśmy ich, teraz ich wykończmy! Samoloty szturmowe, jeden klucz samolotów zestrzelony. Dobra robota. Wroga flota jest 20 mil od zasięgu ognia, zbliża się. Na 3-5-0 mam samoloty szturmowe. A gdzie w ogóle jest nasza flota? Nie powinni wspierać Lorenza? A skąd niby ja mam to wiedzieć? Może spokojnie czekają pod wodzie. Na pewno są gdzieś w okolicy. Cel namierzony. Dwójka poszła, dwójka poszła. Weszła w zasięg ostrzału. Powtarzam, wroga flota weszła w zasięg ostrzału. Wszystkie okręty, tu komandor Bowden. Wroga flota weszła w zasięg ostrzału. Strzelać bez rozkazu, powtarzam, bez rozkazu. Samoloty szturmowe wroga są zbyt blisko floty. Samoloty szturmowe w zasięgu floty. Fregaty wroga zniszczone. Samoloty szturmowe zbliżają się do floty. Samoloty szturmowe w zasięgu ognia floty. Powstrzymajcie je. Nie chciałbym teraz być nie. Masz rację, Kasper. Goście z marynarki nie żartują. Samoloty szturmowe w zasięgu floty. Niszczenie celu pociskiem. Dobry strzał do wódz. Mamy celne trafienia wrogich okrętów eskorty. Strzelać dalej. Tu Bowden. Kilka. Flota ma spore kłopoty. Rozkoszarz potwierdza. Tylko tak dalej. Odległość strzału. Widzę, że klucz samolotów został strącony. Last Trinidad ostro obrywa. Nie ma mowy, żeby długo wytrzymali taki ciężki ostrzał. Bitwa zaraz zostanie zakończona. Tu Cytadela. Wykrywam echa odpalania pocisków z okrętów wroga. Odpalenie potwierdzone. Bezpośrednie trafienie. Bandyta spada. Cel w zasięgu strzału. Cel zniszczony. Dobry strzał, kapitanie. Rejestrujemy ciężkie uszkodzenia okrętów wroga. Już po nim. Dobry strzał, dowódco klucza. Wszystkie jednostki, tu Cytadela. Połowa floty wroga wyeliminowana. Roger, Cytadela. Dzięki za dobre wieści. Dowódco kosiarza nie ma... Kręci drogę. My się nimi zajmiemy. Samoloty szturmowe wroga są zbyt blisko floty. Tu Cytadela. Wykrywam echa odpalania pocisków z okrętów wroga. Trafienie pociskiem! Doskonały strzał, dowódco klucza! Perymetr floty czysty. Dobra robota, kosiarze.
perymetrze floty nie ma w tej chwili zagrożeń. Dobra robota. Pociski w powietrzu. Atakować z dalekiego zasięgu. Wszystkie jednostki oddać salwę. Uwaga, dowódco Kosiarza. Zbliżają się samoloty przechwytujące wroga. Dzięki za ostrzeżenie, Cytadela. Zajmiemy się nimi. Tu Bowden. Flota wroga odnosi poważne straty. Nie wytrzymają już tego zbyt długo. Tu Bowden. Wroga flota została niemal w całości zniszczona. Przyjąłem te. Doskonale sobie z nimi poradziliście. Tu Cytadela. Wykryłam rzekę odpalania pocisków z okrętów wroga. Dowódco klucza, bandyta cię namierzył. Mówi komandor Bowden. Wroga flota została wyeliminowana. Większość ich okrętów tonie, a reszta odniosła zbyt duże straty, by kontynuować walkę. Flot Kosiarz, doskonale się spisaliście, osłaniając flotę. Bez waszej pomocy na pewno byśmy nie wygrali. Wykonujemy tylko swoją pracę, komandorze. Szczerze gratulujemy zwycięstwa. Zasłużyliście na nie. Przyjąłem, Lot Kosiarz. Możecie wracać do bazy. Hej, Cytadela, wykrywam dużą grupę okrętów opuszczającą linię szkwału w kierunku... Niezidentyfikowane okręty tu USS James Lawrence. Przeszkadzacie w operacji wojskowej US Navy. Natychmiast podajcie swoje dane i zamierzenia. Komandorze Bowden, tu grupa operacyjna Artemis 7. To wy nam przeszkadzacie. Wasza flota ma natychmiast opuścić te wody. W przeciwnym wypadku poniesiecie konsekwencje. Konsekwencje? A co to ma do diabła znaczyć, pułkowniku? To znaczy, że Artemis zweryfikowała swoją pozycję w tym regionie. Niczego nie osiągniemy, pomagając Brazylii, czyli w konsekwencji Stanom Zjednoczonym. Komandorze, właśnie podpisaliśmy niezwykle korzystną umowę z Las Trinidad. Jesteśmy gotowi natychmiast wykonać nowe rozkazy. Wiele waszych okrętów jest uszkodzonych, no i zburzyliście większość uzbrojenia. Mamy przewagę liczebną i siły ognia. To ostatnie ostrzeżenie. Natychmiast wycofajcie statki, albo zostaniecie zniszczeni. I co z tego, pułkowniku? Nie wstąpiliśmy do Artemis, żeby walczyć przeciwko własnej ojczyźnie. Jeśli zamierza pan gonić Lorenza, musi pan najpierw pokonać... Dowódco Kosiarza, tu Bowden. Cieszymy się, że jesteście po naszej stronie, ponieważ pułkownik Cruz mówił prawdę. Floza Artemis dysponuje znacznie większą siłą ognia. Sercem grupy bojowej Artemis jest ich statek flagowy Myrmidon. To doskonały okręt wojenny, wyposażony w zaawansowane pociski manewrujące o znacznie większym zasięgu niż nasze. Lot Kosiarz, uwaga! Myrmidon znajdzie się w zasięgu ostrzału za 8 minut. Zrozumiałem, sir. Będziemy się starali. Ten jeden okręt mógłby pokonać całą naszą grupę lotniskowców. Musicie wyeliminować Myrmidona, zanim wejdzie w zasięg strzału. Jeśli załatwicie statek flagowy, my mamy dostateczną siłę ognia, by poradzić sobie z resztą. Mam na radarze nowe kontakty. Zbliżają się szybko. Artemis chyba wysyła swoich asów. Sprawdzimy, kto jest najlepszy. Na szóstej! To wszystko jest pochrzanione! Kilka godzin temu siedzieliśmy z nimi na sali odpraw! Raz wiedziałem, że ci goście są bezwzględni, ale jak można bez zmrużenia oka zwrócić się przeciwko towarzyszy? Nie wierzę, że to robię. Walczyłem u dobrych z nich przez wiele lat! Alarm
Uważaj, drogi radar przed nami. Przyjąłem dowódco klucza. Bandyta na ogonie, dowódco Hawks. Podjęliśmy już decyzję. Nie ma odwrotu. Cel namierzony.